pani jest problem. Są same problemy. Przeczytałam dokładnie regulamin konkursu. Mamy zły podział na płcie. Trzymać wolą gdzieś. Niech się, już proszę się nie zgodzić. Ale jaki podział, ja rozumiem. Według regulaminu zespół musi być albo żeński, albo męska. Jeżeli jest mieszany, muszą być równe proporcje płci. No i tyle. Taki zespół. Płeć, no powiedz dziewczynka. A taki zespół jak nasz, trzy kobiety, jeden mężczyzna, w ogóle nie wchodzi w rachunek. No taki skończony idiotyzm jest, no. Jak siedzisz? Weź nogi złamać. Nie, przepraszam. Idiotyzm, tak, ale ja nic tego nie poradzę. No. Musimy coś zrobić, no musimy znaleźć. Albo jeszcze jak kogoś, albo odwołujemy. No i co? Ja nie rozumiem, o co tu chodzi. No chodzi o to, że potrzebujemy w zespole jeszcze jednego chłopaka, no. Co jest, jak wiemy, niemożliwe. No, skąd go weźmiemy? Jak niemożliwe, dalej. No co? Przecież macie go tutaj, nie? Tak? A o kim mowa? No, proszę, słucham. No o nim, nie? Nie ściąga kieckę i problem załatwiony. Hej! Bo wiesz, Mariolina jest kobietą. A, chyba z ujarą. Hej! Nieprawda! Malwina? No szczerze mówiąc, to jeszcze nie dopięłam wszystkiego na ostatniej górze. No ale, czekaj, płeć zmieniłaś. Proces trwa. Ale... A dowód? Co masz w dowodzie, Malwinka? No prawie. A co to znaczy prawie? Jakie masz imię wpisane w dowodzie? No. Nic, no. Co? Jarosław? Zdzisław, no! Zdzisław! Przepraszam, a ja naraz nic nie rozumiem, co tu chodzi. Dobrze. Chodzi o to, że nie jesteś jedyną fujarą w słowiańskich słowikach. Ale kto jest tu fujara? No Zdzisław! Ja naprawdę wolałabym, żebyście mnie do tego nie zmuszali. Martynko, nie dodaj się, nie będziemy. Uspokój się. Odwołujemy konkurs. A dlaczego? A właśnie dlatego. Malwinka, no może jednak. Nie! No i co narobiłaś? No? Ja! No i co narobiłeś? I co my narobiłem? No. No i co pan narobił? Puść ty!